Witajcie, kochani. Ja nazywam się Magdalena Adamowicz. Jestem coachem, pracuję głównie w obszarze relacji toksycznych i na tym kanale mówię o toksycznych relacjach, o problemie przemocy, głównie emocjonalnej w związkach. Jeżeli ten problem dotyczy Ciebie, to zapraszam Cię na inne moje media społecznościowe, to znaczy na Instagram, gdzie jest też wiele wartościowych treści i postów w tym obszarze, na Facebook oczywiście. I też jeżeli potrzebujesz takiego indywidualnego wsparcia, zapraszam Cię do kontaktu poprzez adres e-mail. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmiku, wszystkie szczegóły i także dane kontaktowe. I kochani, no dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę o temacie wiązań pourazowych. Jest to bardzo ważny temat. Troszeczkę znowu Was opuściłam na miesiąc, za co znowu Was przepraszam, ale generalnie tak się wszystko układa, że niestety no, ciężko mi w pewnych sytuacjach publikować tak regularnie, jakbym chciała. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy są wytrwali i cierpliwi. I mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę Wam to wynagrodzi, tą Waszą cierpliwość, że wiecie, że tutaj warto poczekać, że te treści będą. Będą kolejne. Zawsze się staram najbardziej jak mogę, wykorzystując każdą wolną chwilę, ale no czasami są różne sytuacje życiowe, które to uniemożliwiają. No i tak, o co chodzi z tymi wiązaniami pourazowymi? Często jest tak, że będąc w toksycznej relacji, no jest Ci ciężko odejść, mimo że ktoś Cię rani. Co więcej, osoby z zewnątrz totalnie nie rozumieją tego, dlaczego Ty nie odchodzisz, dlaczego Ty jeszcze z nim jesteś, czy dlaczego Ty jeszcze z nią jesteś, skoro ta osoba Cię tak krzywdzi i to jest oczywiste, że powinnaś czy powinieneś odejść i w ogóle się nie oglądać do tyłu. Natomiast osoba, która jest w takim toksycznym związku, która jest zaangażowana emocjonalnie, która przechodzi przez cykle przemocy, czyli przeplatanie się tego dobrego ze złym. Na tym kanale jest też taki filmik poświęcony typowo cyklom przemocy, więc zapraszam Was do tego filmiku, ja go podlinkuję w opisie. Czyli, że właśnie jest idealizacja, jest dewaluacja, jest odrzucenie, później jest hoovering, czyli takie przeplatane okresy dobrego ze złem. Jak ktoś Cię źle potraktuje, odrzuci, to potem nagle Cię z powrotem wciąga. To właśnie powoduje takie silne, emocjonalne uzależnienie od tej osoby, które właśnie jest wiązaniem pourazowym. I to jest tak, że nasze ciało uzależnia się od silnych emocji, których doznajemy w takim związku, od tych dobrych i złych emocji, emocji bardziej hormonów, które się wydzielają pod wpływem emocji. Zaraz powiem Wam troszeczkę więcej o tych hormonach, natomiast właśnie to, co jest dla mnie ważne, to żebyście, słuchając dzisiaj tego filmiku, zastanowili się, czy właśnie ta sytuacja dotyczy Was. Czy ten problem wiązania pourazowego, czy to nie jest właśnie to, co Was trzyma w tej relacji, czyli niekoniecznie miłość, wcale może nie być tak, że tak strasznie kochasz tę osobę, może być tak, że nawet już jej nie lubisz, ale mimo to jest Ci bardzo ciężko odejść, dlatego że jesteś związana, czy związany na poziomie takiej biochemii Twojego ciała. I jesteś po prostu uzależniony czy uzależniona od tej osoby. I teraz, żeby to rozpoznać, to takie pierwsze pytanie, jakie sobie możesz zadać już w tej chwili, to jest to, czy patrząc na na to, jak wygląda Twój związek, na to, co się w nim dzieje, gdyby Twoja koleżanka, przyjaciółka, przyjaciel, ktoś bliski, ktoś dla Ciebie ważny, ktoś, kogo darzysz sympatią, czy Twoje dziecko, czyli ktoś, dla kogo chcesz jak najlepiej, opowiedział Ci swoją historię i ta historia by wyglądała tak jak Twój związek, w sensie byłby w takiej samej relacji jak Ty i by Ci powiedział, że to wygląda tak, że mnie ta osoba traktuje w ten czy inny sposób. Czy powiedziałbyś tej osobie, powiedziała, żeby odeszła i to natychmiast, żeby siebie ratowała, czy nie? Jeżeli byś tej osobie powiedziała, że tak, w ogóle odejdź, zostaw go, ją i po prostu zakończ to, bez dwóch zdań, absolutnie, a Ty jednak tego nie robisz, nie możesz, nie masz siły, wierzysz, że jednak ta osoba się zmieni, że może będzie lepiej, że czasami jest dobrze, to znaczy, że właśnie wiąże Cię wiązanie pourazowe, że łączy Cię bardziej z tą osobą wiązanie pourazowe niż prawdziwa miłość. Dlatego, że miłość jest czymś dobrym. Natomiast gdy masz cierpienie w relacji, to nie jest, kochani, miłość. Dobrze, i teraz tak. O co chodzi z tymi wiązaniami pourazowymi? Żeby to wyjaśnić, trzeba w ogóle powiedzieć najpierw, że czym jest więź. W ogóle co to jest więź i dlaczego łączy nas z ludźmi jakaś więź. Tworzenie więzi to jest w ogóle taki pierwszy
etap rozwojowy człowieka. Gdy człowiek się rodzi, gdy rodzi się małe dziecko, to jest to takim pierwszym jego właśnie etapem jego rozwoju jest stworzenie więzi z opiekunem, czyli właśnie zazwyczaj jest to matka, ewentualnie no, matka, w ogóle rodzice, ta osoba, która się troszczy, która karmi, która zapewnia bezpieczeństwo, która zapewnia przetrwanie. I właśnie ta więź, utworzenie więzi jest absolutnym warunkiem tego, żeby ten mały człowiek mógł przetrwać. Tak więc bez więzi właściwie no, nie ma przetrwania. Jeżeli dziecko nie stworzy więzi z opiekunem, no to grozi mu to, że umrze, bo po prostu ten opiekun na niego nie zadba, nie zadba o jego potrzeby. Takie dziecko jest w pełni zależne od właśnie swojego opiekuna. Więc więź jest dla nas bardzo istotna. I ta pierwsza więź, ta więź pierwotna, którą tworzymy z naszym opiekunem, jest taką podstawą dla tego, jak później tworzymy kolejne więzi, szczególnie właśnie jeśli chodzi o te relacje romantyczne. Często jest tak, że ta pierwsza więź, którą stworzymy z naszym rodzicem, opiekunem, ona ma ogromny wpływ na to, w jakie relacje później wchodzimy, tak? Czy tworzymy zdrowe więzi, jeżeli stworzyliśmy zdrową, bezpieczną więź z naszym opiekunem, czy jednak właśnie ta więź była zaburzona, nie czuliśmy się bezpiecznie, może czasami ten opiekun nie był dostępny emocjonalnie. Na przykład taka matka, na przykład matka miała depresję i zapewniała nam po prostu podstawowe potrzeby typu jedzenie, nie wiem, czysta pielucha i sen, ale w ogóle nie była dostępna emocjonalnie, nie uśmiechała się do dziecka, odtrącała je, nie akceptowała jego emocji i wtedy takie dziecko na pewno będzie miało zaburzoną więź, zaburzoną też postrzeganie siebie właśnie przez pryzmat relacji z matką. I teraz te osoby, które nie wykształciły sobie prawidłowej więzi, o samych więziach też muszę nagrać inny filmik, bo to jest bardzo obszerny temat. Nie bardzo chcę się o tym teraz rozgadywać, bo zajmie nam za dużo czasu, ale osoby, które nie utworzyły bezpiecznej więzi, będą bardziej podatne na wchodzenie w toksyczne związki i właśnie na tworzenie się wiązań pourazowych. Oczywiście może być tak, że ktoś z bezpieczną więzią też wejdzie w taką relację i też może być narażony, ale jednak mniej, tak? Zazwyczaj osoby z bezpieczną relacją mają też wysoką samoocenę, bardziej, szybciej kończą relacje, które są niezdrowe, toksyczne, bo po prostu wiedzą, że to nie jest okej i to czują, nie dają tak sobie bardzo tej mgły na oczy nałożyć. I teraz tworzenie więzi, w procesie tworzenia więzi istotne są bardzo hormony. I tak właśnie po porodzie takim pierwszym hormonem będzie oksytocyna. Jest to hormon bliskości i on powstaje właśnie często właśnie w efekcie, nie wiem, na przykład kobieta jak urodzi dziecko, się wydziela oksytocyna, jak dziecko ssie pierś. Bliskość, czułość, to są wszystko, wszystkie taki dotyk fizyczny, to powoduje wydzielanie oksytocyny. I teraz jak mamy związek partnerski, to oksytocyna będzie na przykład właśnie w aktach czułości, bliskości, w aktach podczas współżycia będzie się ten hormon wydzielał. I to, co istotne, jest to właśnie hormon więzi, czyli hormon, który nas mocno wiąże z tą osobą. I tu trzeba być ostrożnym, bo czasami jest tak, że ludzie na przykład planują takie luźne związki i wydaje mi się, że okej, tutaj taki seks bez zobowiązań, a nagle się okazuje, że z tego seksu bez zobowiązań wytworzyła się między nimi więź. No właśnie dlatego, że wydzielała się ta oksytocyna, wydzieliła się, tak? Wydzielała, chyba bardziej powinna być ta ciągłość. I właśnie w ten sposób jednak, mimo że planowali związek bez zobowiązań, to jednak nawet czasami jedna strona się zaangażuje, bo jednak hormony są od nas silniejsze niż czasami nasze jakieś plany czy założenia. I właśnie oksytocyna absolutnie, ona mocno wpływa na tworzenie więzi, na takie naprawdę silne przywiązanie, więc tak samo jak przywiązaliście się do swojej matki, czy opiekuna, rodzica, tak samo przywiążecie się mocno do swojego partnera, z którym jesteście po prostu blisko. I partner zazwyczaj właśnie jest tą osobą, takim odpowiednikiem tego rodzica, w sensie z tą osobą, u której szukamy bezpieczeństwa, z którą właśnie tworzy się ta bardzo taka właśnie ważna więź w naszym życiu i do której się zwracamy po pomoc. Więc jeżeli partner, który jest dla nas tak ważny i powinien nam dawać to wsparcie i pomoc, tak jak powinna dawać to, czy powinien dawać to rodzic, jednak jest dla nas zagrożeniem, tak jak też często bywa w przypadku dzieci, no to właśnie zaczyna się kreować ten problem właśnie
troszeczkę takiego zaburzonego postrzegania i tej osoby, i relacji. I też właśnie to wiązanie już nie jest takie prawidłowe, nie jest takie czyste, tylko właśnie jest oparte na traumie, na urazach, tak? Bo przemoc powoduje pewne traumy i właśnie to wiązanie pourazowe powstaje w wyniku tych ran, których też doznajemy, czyli oprócz tego dobra, ciepła, które się też trochę pojawia i którego oczekujemy, pojawiają się też sytuacje stresowe, przemocowe, które powodują, uwaga, wydzielanie się hormonów stresu, czyli na przykład kortyzolu, adrenaliny i innych hormonów stresu. I co ważne, te hormony stresu, one są po to, że mobilizują nasz organizm do na przykład walki albo do ucieczki, tak? I na przykład, no nie wiem, kortyzol wyrzuca dużo, podnosi poziom glukozy we krwi po to, żebyśmy mieli energię, tak? Żebyśmy mogli się właśnie chronić, żebyśmy mogli przetrwać w sytuacji zagrażającej naszemu życiu. Ale w takiej toksycznej relacji tych sytuacji, które zagrażają naszemu życiu w sensie stresowych, przemocowych jest bardzo dużo, a nie bardzo mamy gdzie uciec. Więc ten poziom tych hormonów stresu jest cały czas wysoki, ale nie ma gdzie tego rozładować. I to powoduje, kumuluje się w naszym organizmie, zagraża naszemu zdrowiu, bo potem wychodzi w formie różnych chorób, ale też wzmacnia tą więź, tak? Też wpływa właśnie na tą naszą więź z tą osobą, która z jednej strony daje nam ciepło i wsparcie, a z drugiej strony powoduje przemoc i poczucie lęku, zagrożenia. I dalej, to co się znowu dzieje, to ta osoba często po tym akcie przemocy obiecuje poprawę, czasem się zdarza, że przeprasza, nie zawsze, ale nawet jak nie przeprosi, to już fakt, że przychodzi okres miodowy spokoju i ciszy, powoduje, że wydziela się dopamina, czyli hormon szczęścia. Dopamina, która jest takim hormonem, który nam właśnie obiecuje coś dobrego, szczególnie tak bardziej w przyszłości, że będzie dobrze, że daje nam nadzieję, daje nam ukojenie, daje nam spokój. I ona jest taką formą nagrody, właśnie obietnicą poprawy, i sprawia, że właśnie budzi się w nas ta nadzieja, że już będzie dobrze i znowu zmienia się tak jakby front i nasze ciało totalnie wariuje. Zobaczcie, jaka tu jest mieszanka hormonów. Oczywiście ja wymieniam raptem kilka podstawowych tych hormonów, będzie znacznie więcej, ale to, co chcę Wam pokazać, to że nasze ciało właśnie się uzależnia od tych huśtawek, że jest oksytocyna, jest dobrze, ciepło, miło, czułość, właśnie troska, której oczekujemy. Zaraz jest stres, zaraz jest właśnie jakaś agresja, przemoc, że się boimy, że z jednej strony chcemy uciekać, ale z drugiej strony to jest ta osoba, która powinna dać wsparcie, więc chcemy od niej to wsparcie. Dlatego tak bardzo często wracamy do tego oprawcy, że to my się kajamy, to my przepraszamy, to my chcemy tego, to odrzucenie osoby, która jest dla nas tak ważna, jest tak trudne i bolesne, że wracamy do tego, kto nas zranił, że my lgniemy do tego sprawcy przemocy, oczekując wsparcia właśnie od niego. I gdy dostajemy to wsparcie, to jest ogromna ulga. I często jest tak, że właśnie te ofiary przepraszają, kajają się, bo jest tak nie do zniesienia to odrzucenie, że właśnie chcą tej ulgi, chcą tej dopaminy, chcą tego spokoju. Ale to znowu jeszcze silniej nas wiąże z tą osobą, która sprawia, no jest sprawcą przemocy, która nas rani. I właśnie jeszcze bardziej jesteśmy uzależnieni od takiej osoby. I to, co jest też istotne, to że nasz umysł generalnie będzie dążył do tego, żeby racjonalizować takie zachowania. To znaczy, jeżeli my doznajemy przemocy od osoby, która jest dla nas ważna, od której oczekujemy wsparcia i miłości i bliskości, to zawsze będzie tak, że będziemy chcieli, żeby to, co się dzieje w naszym życiu, nadać temu jakiś sens, tak? Więc będziemy racjonalizować, że na przykład nie, no, on nie miał tego na myśli, ona jest po prostu zmęczona, ona mnie kocha, on mnie kocha. Będziemy szukali wymówek, będziemy starali się to usprawiedliwić, będziemy minimalizować szkody, które nam ktoś wyrządza. Będzie nam się wydawało, że to nie jest takie straszne. To jest znowu taki system obronny, system służący przetrwaniu w trudnych dla nas okolicznościach, czyli jestem w niesprzyjającym środowisku i zmierzenie z tym się jest bardzo trudne i bolesne, więc żeby przetrwać, ja muszę jakoś złagodzić to, jak odbieram rzeczywistość. I to samo robią dzieci, gdy ich rodzic właśnie jest agresywny, czy przemocowy, czy pije. Możecie zauważyć to, że dzieci nawet odebrane z rodzin bardzo patologicznych, gdzie były krzywdzone, bardzo tęsknią za rodzicami,
i zawsze ich wybielają, zawsze ich chronią, bo dla dziecka powiedzenie, że rodzic jest zły, no to zagraża jego przetrwaniu. Przyznanie się przed samym sobą, bo to nie jest tylko zewnętrzne, ale dziecko przed samym sobą nie przyzna się, że rodzic jest zły, bo to by oznaczało, że osoba, która, dzięki której mogę przetrwać, jest zła, to znaczy, że ja nie przetrwam, to znaczy, że moje przetrwanie jest zagrożone. Nie ma nikogo innego, to jest ta osoba, która ma się mną zająć. Więc to jest tak trudne i bolesne, że dziecko będzie to wypierać i będzie szukać winy w sobie. To ja powoduję coś, że mój rodzic tak się zachował, że mnie pobił, że mnie wykorzystał, że mnie źle traktował. Więc tu się też włącza racjonalizacja. I często właśnie dzieci, które racjonalizują, bo właśnie mają to zaburzoną więź z rodzicem, w życiu dorosłym wchodzą w podobne relacje i tak samo racjonalizują partnera. Dokładnie te same mechanizmy działają. Jeszcze sobie spojrzę, żebym nic nie zapomniała Wam powiedzieć. No i tak, no i właśnie to, co powiedziałam do tej pory, to przede wszystkim to, co Was silnie wiąże, co jest właśnie tym wiązaniem półrazowym, to jest przeplatanka tego dobrego ze złym, co powoduje naprawdę totalny miks hormonów, od hormonów pozytywnych, w sensie hormonów szczęścia, hormonów bliskości, czułości, do hormonów stresu, które silnie działają naprawdę na nasz organizm i te góry i doły powodują chaos, który Wam się często może mylić z miłością i który silnie uzależnia jak narkotyk. Co więcej, kończąc taką relację, Wy jesteście na totalnym głodzie. Dla Was taki zwykły związek potem będzie się wydawał nudny, bo nie ma tej adrenaliny, nie ma tych skoków. Taki człowiek, który jest spokojny, dobry, miły, ciepły, będzie się wydawał totalnym nudziarzem i nie będziecie nim zainteresowani, będziecie tęsknić za tą adrenaliną, za tymi huśtawkami, mimo że to nie jest świadome, bo świadomie chcecie spokoju i miłości, ale nieświadomie cały czas dążycie do odtwarzania właśnie tych cykli przemocy. I co jest ważne, to znowu tutaj działa taki mechanizm nazywany przerywanym wzmocnieniem. To znaczy, to w ogóle dotyczy takich badań Skinnera, który no właśnie miał teorię wzmocnień, w sensie jak działają na nas wzmocnienia, czyli coś pozytywnego na przykład. I myślę, że każdy z nas wie, że wzmocnienia działają. Przykładowo, jeżeli tresujesz psa i uczysz go, nie wiem, żeby podał ci łapę, jak dostaje tam nagrodę, no to on wie, że on ma tą łapę podać i on się tak uczy. Ale co zrobił Skinner? Zrobił taki eksperyment z różnymi zwierzętami, ale między innymi ze szczurami, gdzie musiały jakąś tam dźwignię nacisnąć i w momencie, gdy te szczury dostawały za każdym razem nagrodę, gdy naciskały dźwignię, to one nie były tak bardzo tym zainteresowane. Jeżeli miały pewność, że nagroda zawsze przyjdzie, to wcale nie były tym aż tak bardzo zainteresowane. Natomiast gdy nie wiedziały do końca, kiedy ta nagroda przyjdzie, czyli czasem wcisnęły, nagroda była, a czasem wcisnęły, nagrody nie było, to miały obsesję na tym punkcie i znacznie częściej ją wciskały. I to pokazuje, że gdy nie wiemy, czy ta nagroda przyjdzie, gdy to nie jest takie pewne, gdy po prostu musimy na coś wyczekiwać i cały czas jest nadzieja, ale jest ta niepewność, to jest dla nas ważniejsze. To po prostu powoduje, że myślimy o tym obsesyjnie, że ciężko jest nam. Że ciężko jest nam to jak gdyby odpuścić. Jeżeli nagroda jest pewna, to powoduje to znudzenie. I tutaj właśnie działa ten mechanizm przerywanego wzmocnienia. Czyli jeżeli nigdy nie wiem, kiedy mój partner czy partnerka będzie dla mnie dobry, dobra, a kiedy będzie spokój, kiedy dostanę nagrodę, kiedy będzie jakaś czułość, bliskość, coś dobrego, nigdy nie mogę się, nie wiem, kiedy się tego spodziewać. To bardziej mnie to wiąże, to uzależnia, tak jak, słuchajcie, nie wiem, jakaś gra w kasynie, gdzie nigdy nie wiesz, kiedy będzie ta wygrana, ale widzisz, że inni ludzie wygrywają, no to myślisz sobie, nie, no to ja też wygram, tak? W końcu to będzie, bo czasem to się pojawia, czasem to jest, czasem to wygrywam. Tak więc to jest też taki mechanizm i słuchajcie, często jest tak, ja mam takie też doświadczenia podczas pracy indywidualnej, że zdarzają się, że przychodzą do mnie klientki, które na przykład są w takich relacjach, gdzie ten partner na początku był w ogóle cudowny, tak, że po prostu się pojawił znowu książę na białym koniu i ta relacja przybierała szybkie tempo, wydawało się, że to będzie no, cudowny związek, miłość, bliskość, porozumienie dusz i tak dalej. I gdy ona się zaangażowała, gdy ona w to uwierzyła i naprawdę myślała, że trafiła na tą swoją drugą połówkę, to nagle ten książę zaczął znikać, nagle ten kontakt się zaczął urywać. Na przykład
umawiali się na kolację, on jednak nie przyjechał, tak? Albo miał zadzwonić, ale nie dzwonił, albo nie odbierał telefonu. Znikał na kilka dni. Zaczął się wycofywać, tak? I raz był i na przykład było cudownie i tak dalej, a potem go nie było. Co więcej, często po takich okresach znikania, na przykład kłótni, że ona przez tydzień nie wiedziała, co się z gościem po prostu dzieje, nagle on przyjeżdża, daje kwiaty, zabierają na romantyczną kolację, jest cudowny seks i w ogóle wspaniale. I to jest przerywane wzmocnienie. I to jest coś, co powoduje, że później taka kobieta jest uzależniona od tego partnera, że ona nie wie, co ona ma myśleć, że nie wie, kiedy będzie ta nagroda. Tutaj jest ta niepewność, ta niespójność i właśnie nieprzewidywalność sprawia, że ma obsesję na jego punkcie, że obsesyjnie o nim myśli i jest jej bardzo ciężko zaakceptować to, że to jest manipulacja, że to jest, że ktoś jej właśnie w ten sposób ją wytrenował i uzależnił od siebie. Więc na to też bądźcie bardzo czujni i dokładnie właśnie wiązanie półrazowe na tym bazują, na tym, że ktoś was na przykład może ukarać ciszą przez tydzień, a potem przychodzi jak gdyby nigdy nic i jest okej. I zazwyczaj wy nawet już nie wyciągacie tego, już nawet nie próbujecie tego wyjaśnić, bo taką macie ulgę, że wreszcie ta osoba do was mówi, że nawet nie oczekujecie przeprosin i rozmowy, a czasami jak jeszcze da jakąś nagrodę, kwiaty albo coś wam potem kupi, no to już w ogóle wiecie, no po prostu jesteście kupieni. Tylko takie nagrody, takie haczyki was jeszcze silniej uzależniają od tej osoby i potem, jeżeli chcecie odejść, to właśnie jest bardzo trudno, bo jesteście uzależnieni od tych huśtawek, od tych cykli przemocy i od tego, od tej więzi. Okej, to teraz jeszcze powiem wam o tym, jak możecie poznać, czy to miłość, czy to jest wiązanie półrazowe. Troszeczkę wam powiedziałam na początku, czyli zastanów się, czy byś odradził, czy odradziła swojej przyjaciółce, czy komuś bliskiemu zostać w tej relacji, tak? Jeżeli tak czujesz, żebyś komuś innemu powiedziała, czy powiedział, okej, uciekaj, to nie dla ciebie, a sam czy sama tego nie robisz, to już jest taki pierwszy znak. Ale co dalej? No właśnie, będziesz nieszczęśliwy, czy nieszczęśliwa po prostu w tej relacji, możesz nawet nie lubić partnera, właściwie nie wiesz, co was łączy, nic was nie łączy, poza może jakimś, wydaje ci się, że przyzwyczajeniem, ale mimo to nie jesteś w stanie od tej osoby odejść. Mimo wszystko jest ci ciężko sobie wyobrazić, że mogłabyś czy mógłbyś żyć bez tej osoby. Gdy próbujesz odejść albo odchodzisz, cierpisz fizycznie i psychicznie. Nie możesz spać, nie możesz jeść, telepie cię, masz ochotę ciągle zadzwonić do tej osoby, cały czas szukasz kontaktu, cały czas sprawdzasz jej media społecznościowe, możesz mieć napady lęku, duszności, jakieś stany depresyjne, możesz się naprawdę bardzo źle czuć. Dokładnie tak, jakbyś odstawił narkotyk. I ten narkotyk jest tak silny, że ty racjonalnie wiesz, że powinieneś czy powinnaś odejść, że ta osoba cię rani, że masz już dość, ale jest ci bardzo ciężko to zrobić i cały czas obsesyjnie wracasz myślami do tej osoby, szukasz winy w sobie, racjonalizujesz różne jego zachowania, właśnie sobie mówisz, że on nie jest taki zły, że może jednak się zmieni. Cały czas karmisz się nadzieją, tłumacząc właśnie jego zachowania i broniąc go. Możesz też chronić tego partnera, trzymając w ukryciu informacje o tym, jak wygląda ta relacja, czyli nie mówiąc nikomu bliskiemu, co tak naprawdę się dzieje w czterech ścianach. Jeżeli odejdziesz albo jeżeli ta osoba cię zrani, mimo wszystko ty jesteś tą stroną, która szuka kontaktu, która zabiega o kontakt. Możesz po prostu czasami prowokować spotkania pod byle pretekstem. Ale właśnie dlatego, że mimo, że wiesz, że ta osoba cię rani, to cały czas jest ci ciężko funkcjonować bez tej osoby. Może też być tak, że bardziej współczujesz tej osobie niż sobie. Czyli mimo, że to jest osoba, która cię rani i krzywdzi, to ty masz więcej współczucia dla tej osoby niż dla samego siebie. Nie umiesz być dla siebie wsparciem, ale gdybyś mógł, to byś oddał czy oddała wszystko tej osobie, byle tylko ona nie cierpiała, szczególnie gdy ta osoba często stawia się w roli ofiary i to na ciebie bardzo działa, właśnie to jest takim idealnym haczykiem, żeby ciebie złapać. Masz wrażenie, że trudne emocje was do siebie zbliżają, jest dużo takich rozstań, jest dużo powrotów, rozstań, bardzo takich wybuchowych emocji, ale ty masz wrażenie, że to jest to, co was buduje, że to jest to, co umacnia wasz związek. Będziesz chcieć uszczęśliwiać innych swoim kosztem, właśnie często tą osobę, kosztem twoich potrzeb, kosztem twojego zdrowia, będziesz poświęcać siebie dla tej osoby. Też co ważne, nie masz silnej reakcji na przemoc,
ani na zdradę lub na zdradę, tak? Czyli jeżeli doznajesz przemocy, ty nie reagujesz mocno, nie stajesz w swojej obronie, nie stawiasz silnych granic, tylko właśnie tłumaczysz to, racjonalizujesz, szukasz jakiegoś wyjaśnienia dla tego, nie wydaje ci się takie straszne to, co się wydarzyło. Dla kogoś z boku twoja historia może być przerażająca, a ty powiesz, nie, tam nic takiego. Notabene ostatnio też miałam taką klientkę, która mi powiedziała, że no tam już prawie do przemocy fizycznej dochodziło i jak poszła tam zgłosić to do takich instytucji, które właśnie walczą z przemocą domową, to te panie były przerażone i spytały ją, czy zresztą partner się interesuje nożami, ma kupę scyzoryków, no i spytały ją, czy ona się po prostu nie boi o swoje życie. Ona powiedziała, nie, tam daj spokój. I nawet mi to mówiąc też miała taki uśmiech i było widać, że ona się nie przejmuje. Ona powiedziała, nie, on nie jest groźny. Tylko, że jak się tego słucha, właśnie osoba z boku, ja też byłam na zasadzie, no ja bym się bała o swoje zdrowie. I to jest wiązanie pourazowe. Każda osoba stojąca z boku to widzi, osoba, która jest w środku, będzie to racjonalizować i będzie uważała, że to nie jest takie straszne, że on nie zrobiłby tego, a później różne rzeczy niestety się dzieją. No i kolejna właśnie rzecz, wątpisz w swoją historię. Masz wątpliwość co do tego, czy w ogóle doznajesz przemocy. Ciężko ci to nazwać przemocą, co się dzieje. Wydaje ci się, że nie, że może to ciebie nie dotyczy, że okej, no może nie jest idealnie, czasami on jest trochę wybuchowy, ale nie, no to jak gdyby nie jest chyba tak strasznie. Ale też po prostu, nawet jak już zaczynasz to nazywać przemocą, to mimo to ciągle są wątpliwości, tak? Że może to jednak ja jestem winna, a może to jednak przesadzam, może nadinterpretuję. To jest też taka bardzo charakterystyczna cecha, że szukasz też potwierdzenia, akceptacji dla twojej historii. To większość ofiar się z tym boryka, żeby ktoś mnie wysłuchał i mi powiedział, czy mi się dobrze wydaje, czy mi się źle wydaje i to nazwał. Dalej będzie też taka rzecz, że wierzysz, że możesz ich zmienić lub że oni się zmienią, czyli karmienie się nadzieją. Właśnie ta dopamina, te obietnice poprawy, czy jakieś dobre, drobne, dobre gesty sprawiają, że wydaje ci się, że jeszcze jest możliwe, że będzie lepiej i bardzo właśnie się tym karmisz. No cóż, ten partner czy ta partnerka toksyczna może obiecywać zmianę, ale ta zmiana nigdy się nie dzieje i to się dzieje wielokrotnie i ty cały czas wracasz do tego, bo jednak właśnie masz nadzieję, że ta zmiana w końcu nastąpi, czyli cały czas karmisz się tą nadzieją. No i też możesz myśleć, że właśnie z nikim innym nie jesteś w stanie stworzyć takiej relacji, że to jest jedyna osoba, z którą jesteś w stanie funkcjonować w ten sposób. Jak się rozstaniesz, też mam takie przypadki, może być rok sama, nawet długo, kilka miesięcy, a cały czas obsesyjnie myślisz o tej osobie. Zaczynasz się z kimś spotykać, ale totalnie w ogóle nie widzisz sensu, bo cały czas myślisz o tej osobie, tak? To wiązanie może cię naprawdę bardzo długo trzymać. I też to, co jest kluczowe, żeby w ogóle zacząć to przerywać, to jest uzmysłowić sobie, że to, czego doznałaś, to jest przemoc. Czy to, czego doznałeś, to jest przemoc. I to jest w ogóle pierwszy krok. Jeśli chodzi o to, jak przerwać wiązanie pourazowe, w jaki sposób można sobie z tym poradzić, to na ten temat nagram drugi filmik, który postaram się wrzucić, jak to się mówi, ASAP, czyli jak się szybko tylko da, jak szybko się da, as soon as possible. No mam nadzieję, że w ciągu tygodnia naprawdę się zbiorę i jeżeli żadne okoliczności zewnętrzne mi nie przeszkodzą, to zrobię, bo to jest ważne. Nie chciałam tego przeciągać, bo i tak jest długi ten filmik, tak jak się spodziewałam. Więc będzie drugi filmik, ale taka pierwsza, najważniejsza rzecz. Jak sobie już uświadomisz, że coś takiego jak wiązanie pourazowe jest, jak to działa i sobie powiesz, że to jest przemoc, to już robisz pierwszy krok w stronę tego, żeby się od tego uwolnić. Co dalej, to w kolejnym filmiku, który... Jak oglądasz to nagranie troszeczkę później, to już na pewno jest podlinkowane w opisie. I jeszcze tak na szybko, troszeczkę o syndromie sztokholmskim, dlatego, że to jest związane z wiązaniami pourazowymi. I to jest taki ciekawy temat. Słuchajcie, ja sama się zastanawiałam, czy to jest to samo, czy to jest coś innego. Szukałam po prostu wielu źródeł, wielu informacji, jakichś badań i różne rzeczy do mnie docierały. I teraz tak bardzo pokrótce spróbuję Wam to wyjaśnić. W ogóle o samym syndromie sztokholmskim chciałabym nagrać inne wideo, bo to jest też taki dosyć szeroki temat i warto o tym powiedzieć. Natomiast teraz tak, gdzieś tam zauważyłam, że w Polsce faktycznie taka sytuacja
przemocowa w związku romantycznym, czyli gdy osoba doświadcza przemocy, zazwyczaj jest to kobieta, która doświadcza przemocy ze strony mężczyzny. Oczywiście może być na odwrót, ale powiedzmy klasycznie bardziej tak to wygląda, szczególnie w Polsce. To często się mówi, że właśnie ona ma syndrom sztokholmski, to znaczy jest do niego tak przywiązana, tak uzależniona, że nie może od niego odejść. I tutaj no, widzę, że tak, tak to się przyjęło, że raczej tak w Polsce to jest określane. Natomiast gdzieś tam już bardziej na zachodzie, mam tu głównie na myśli Stany Zjednoczone, gdzie jednak oni troszeczkę myślę, że mają więcej badań, więcej wiedzy, no to nie jest już takie pewne. Niektórzy mówią tak, to jest to samo, niektórzy mówią nie, to jest w ogóle coś innego. Bardzo różnie do tego podchodzą. Natomiast na pewno jest trochę cech wspólnych. To znaczy, często te kobiety, które są w takich toksycznych relacjach, one faktycznie chronią tego partnera. One racjonalizują jego działania, nie chcą, cały czas wracają, ciężko im odejść. I w ogóle syndrom sztokholmski, ta nazwa wzięła się z napadu na bank w Sztokholmie, w Szwecji w 1973 roku, gdzie grupa tych rabusiów, tak, wzięła na zakładników, chyba pracowników banku, no, czy tam ludzi, którzy byli w tym banku i ich tam przetrzymywali. I co się stało? Gdy w końcu udało się uwolnić tych ludzi, a w sumie tutaj moje nieprzygotowanie nie sprawdziłam, ile dni to trwało, ale to jest też ciekawe, ile dni to trwało, ale gdy uwolnili tych zakładników, okazało się, że większość z nich w ogóle nie chce współpracować z policją, chronią sprawców przemocy. Jeden z nich podobno założył jakąś fundację, która miała na celu zebranie pieniędzy, żeby tych bandytów, agresorów po prostu wyciągnąć z więzienia, wybronić, żeby mieć naprawników dla nich. Jest też taka historia, że podobno jedna z kobiet miała jakiś tam związek romantyczny z jednym z tych oprawców, chociaż to nie jest potwierdzone, ale gdzieś taka plotka, o ile prawda, to jak gdyby była, ale to mówię, tak jak mówię, to nie było sprawdzone do końca. Ale jak gdyby zauważono, że wytworzyła się silna więź tych osób, które były przetrzymywane, zakładników z ich oprawcami, że oni nie patrzyli na nich jak na agresorów, jak na ludzi, którzy mogą im zrobić krzywdę, tylko właśnie im współczuli i chcieli ich chronić, nie chcieli współpracować. I to, co jest tutaj istotne, to właśnie jeden z zakładników powiedział: kiedy dobrze nas traktował, myśleliśmy o nim jak o awaryjnym bogu. I to jest właśnie to, zobaczcie, kiedy dobrze nas traktował, czyli ten stres, to zagrożenie życia, ta trudna sytuacja do zniesienia, w ogóle do wytrzymania, do przetrwania, sprawiła, że wystarczyło ochłapy dobrego traktowania. Czasami wystarczy, że ktoś po prostu nie stosuje przemocy. To nie musi być dobre traktowanie. Czasami będzie dobre traktowanie, w sensie jest nagle miło, uprzejmy, a czasami to będzie po prostu, że nie jest już agresywny, że się uspokoił, że nie atakuje. I to jest odbierane właśnie jako takie wybawienie, jako taka nadzieja na to, że jednak moje życie może się nie skończy. I tutaj jak gdyby co jest istotne, jeśli chodzi o ten syndrom sztokholmski, to musi być kilka warunków, żeby w ogóle on mógł zaistnieć. Po pierwsze, no, poczucie zagrożenia, czyli ofiara uważa, że ten oprawca jest zdolny do najgorszych zachowań. Oprawca będzie też przejawiał odruchy życzliwości. Trzeci warunek to jest brak możliwości ucieczki lub przekonanie ofiary, że ona nie może uciec. No i ostatni warunek, bardzo istotny, izolacja ofiary. I teraz jest tak, że ja czasami znalazłam takie informacje, że są takie badania, że te osoby, które mają syndrom sztokholmski, to w ogóle, żeby to się stało, to te osoby nie mogą się znać, muszą być obcymi dla siebie. Gdzieś tam indziej tego nie ma, więc no jeżeli mieliby być obcymi, no to oczywiście w relacji romantycznej nie ma takiej możliwości. Ale też ta izolacja oznacza totalne odcięcie od informacji. I oczywiście ofiara w toksycznej relacji jest izolowana, ale to jest też troszeczkę inna izolacja niż w sytuacji pojmania, tak, porwania. Więc tu na pewno jest wiele rzeczy, które będą się potwierdzały i mechanizmów takich, które się włączą, żeby przetrwać tak trudną sytuację, właśnie chronić, że umysł będzie to racjonalizował, że może nam się wydawać, że właśnie współpracując z tą osobą zwiększamy swoje szanse na przetrwanie, ale też często jest tak, że ofiary no nie do końca, jak słyszą o tym syndromie sztokholmskim, że to jest to porwanie, jest to inaczej przywiązanie z pojmania tutaj, no to też nie do końca to tak czują, tak? Bo no nie każdy jest aż w takiej izolacji albo czuje się aż tak, może w takiej sytuacji jak zakładnik.
a jednak wiązanie się tworzy, tak? Więc tutaj to, co jest ważne, to żebyście wiedzieli, że jest coś takiego jak wiązanie pourazowe. Czy wy to nazwiecie syndromem sztokholmskim, czy po prostu właśnie bardziej do was trafi przywiązanie pourazowe, to żebyście wiedzieli, że czasami może być tak, że to, co wam się wydaje miłością, to wcale nie jest miłość, tylko właśnie niezdrowa więź. Więź oparta na traumie, więź oparta na mieszance po prostu hormonów, na traumatycznych przeżyciach i trudnych przeżyciach, których doświadczyliście z tą osobą. Natomiast nie zawsze każdy będzie chciał to nazwać tym syndromem sztokholmskim, chociaż tak jak mówię, często bywa tak nazywane, to jest dosyć kontrowersyjne i chyba jest to dosyć trudny temat. Niektórzy nawet mówią, że wiązanie, że syndrom sztokholmski to jest jakiś rodzaj wiązania pourazowego, także no, różne są te opinie. Ja na pewno będę chciała troszeczkę pogłębić sam temat syndromu sztokholmskiego w kontekście właśnie porwania. To też może być w kontekście sekt religijnych, w kontekście kazirodczym, gdzie właśnie jest jakaś tam tajemnica, jest ta izolacja, ale też właśnie bardzo ważne, że ta ofiara musi być przekonana o tym, że to zagraża jej życiu i zdrowiu. Więc tak pokrótce w tym temacie. Mam nadzieję, że było to dla was wartościowe, że troszeczkę rozwiałam wasze wątpliwości. No jest to bardzo ważny temat. Myślę, że taki temat, który też no, dużo wyjaśnia i ułatwia. I taki jest cel tego nagrania, żeby troszeczkę wam też pomóc zrozumieć pewne mechanizmy. Mam nadzieję, że mi się to udało w miarę wam przekazać. No i chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Zapraszam was też do komentowania, do podzielenia się waszymi doświadczeniami. Być może coś to wywołało w was, jakieś myśli, jakieś wątpliwości, albo właśnie coś wam się otworzyło. Zawsze, gdy mogę, to odpisuję, staram się w miarę na bieżąco. I bardzo wam naprawdę jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, za waszą wyrozumiałość i cierpliwość. I ten kanał na pewno będzie się rozwijał, będę o tym mówiła, bo wiem, jak bardzo to jest potrzebne. Także dziękuję wam, kochani, że jesteście, bo bez was nie byłoby mnie. Także tyle i co? I do usłyszenia następnym razem.